Dobry wieczór Państwu. Pomalutku będziemy rozpoczynać nasze spotkanie układkowe, nasze wspólne kolędowanie. Na początek zapraszam Państwa do wysłuchania kolęd w różnych opracowaniach, w różnych aranżacjach, w różnych składach wykonawczych, a myślę, że później przez to uda nam się wprawić pewien nastrój do składania sobie życzeń. Oddaję głos już Paulinie, która poprowadzi ten krótki koncert kolęd i pastorałek. Witam Państwa serdecznie. Na samym początku, zanim zaproszę na scenę pierwszego wykonawcę, bardzo proszę o wyłączenie telefonów komórkowych, aby nie zakłócać naszej atmosfery świątecznej. Maja Świercz rozpocznie koncert. Maja jest uczennicą klasy pierwszej. Uczy się gry na flecie. I rozpoczniemy nasz koncert od kolędy Wśród nocnej ciszy. Towarzyszyć Mai będzie przy fortepianie pan Marcin Rogalski. Dziękujemy bardzo. Duet klarnetowy Julia Mamla i Agnieszka Podsiadła wykona dla nas kolędę Anioł pasterzom mówił. Zuzanna Porczyńska, flecistka, uczennica klasy pierwszej, w wykonaniu Zuzi z towarzyszeniem pani Pauliny Kruk, czyli moim, usłyszymy kolędę Lulaj, że Jezunio.
kolejny duet. Duet pianistek. Duet fortepianowy Ola Korycka i Julia Kietlińska. Uczennice zagrają dla nas trzy kolędy: Jezus Malusieńki, Przybierz Li do Betlejem oraz Wśród Nocnej Ciszy. Kolędę Przybierz Li do Betlejem usłyszymy w wykonaniu duetu saksofonowego.
Uczniowie klasy drugiej, kolędując razem z nami, zaśpiewają piosenkę Boże Narodzenie. Piosenkę Za kominem świerszczyk spał usłyszymy w wykonaniu najmłodszych uczniów, klasa pierwsza. Urodziła się dziewczyna.
Bardzo dziękujemy pierwszej klasie. Na scenę zapraszam uczniów klasy trzeciej. A w wykonaniu trzecioklasistów usłyszymy piosenkę Rozśpiewały się obłoki. Brawa. Nasz koncert zakończy zespół instrumentów dętych blaszanych. W wykonaniu zespołu usłyszymy kolędy Wśród nocnej ciszy, Anioł pasterzom mówił, Cicha noc i kolędę Last Christmas. Thank you.
Bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom. Ja myślę, że te kolędy, które usłyszeliśmy tutaj, można potraktować jako bożonarodzeniowe życzenia dla Państwa i taką chwilę oderwania się od obowiązku przed tymi świętami, które już nadchodzą wielkimi krokami. Bardzo proszę, aby głos zabrał Pan Wójt Gminy Borkowice, Pan Robert Fidos. Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych polskich świąt. To święta pełne tradycji, to kolędy, jasełka i pastorałki. To również piękny zwyczaj polskich wigilii i jedyny w świecie zwyczaj polskiego płatka. Zwyczaj ten pochodzi z końca XVIII wieku, kiedy rozpoczęto dzielić się tym opłatkiem w polskich dworach, a później w chatach, w miastach, i tak trwa to do dziś. W imieniu samorządu gminy Borkowice chciałem złożyć serdeczne życzenia całemu środowisku szkoły muzycznej zdrowych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, zdrowego, nowego 2016 roku. Dziękujemy bardzo panu Wójtowi. Proszę Państwa, dla niektórych to był pierwszy tak duży publiczny występ. Szkoda, że twarze chowały się za pulpity. Następnym razem będziemy robić, żebyśmy widzieli twarze muzyków. Ja chciałbym się przyłączyć do tych wszystkich życzeń wygranych, wyśpiewanych dzisiaj, wypowiedzianych przez pana Wójta, co by nam się w przyszłym roku darzyło, co by nam zdrowia przede wszystkim nie zabrakło, bo to najważniejsze, ale żebyśmy mieli ochotę i determinację do tego, żeby pracować, rozwijać się, albo żeby pracowały i rozwijały się nasze dzieci. Bo w niektórym okresie trzeba przejść na inny etap determinacji. Proszę Państwa, za chwileczkę zaproszę Państwa na symboliczne podzielenie się opłatkiem na górny korytarz do sali numer 1, do sali rytmicznej, na poczęstunek. Co roku utarło się i myślę, że tę tradycję będziemy podtrzymywać, że spotykamy się przed okresem Bożego Narodzenia, żeby tutaj w tej wspólnej naszej rodzinie, muzycznej rodzinie, która zaistniała w tym środowisku przysuskim, borkowickim, spędzić te miłe chwile, a patrząc na Państwa, to są takie dobre osoby, dobre serca. W tych szkołach artystycznych troszeczkę inaczej to życie się toczy. Także wszystkiego co najlepsze dla wszystkich. I dla tych najmniejszych, i dla tych największych, i dla moich pracowników, nauczycieli, obsługi, dla samorządu za to, że finansuje nas, że jesteśmy, że możemy tutaj ciągle się spotykać i pracować. Ale korzystając z okazji, jeszcze chciałbym zaprosić Państwa, może którzyś z Państwa znajdą wtedy czas, będzie to styczeń, który styczeń nie pamiętam. 23. Tutaj zainteresowany jeden z tych może nie zainteresowanych, co wkręconych w robotę. 23 stycznia to będzie sobota, godzina 17. Myślę, że to będzie dobra godzina, bo jeszcze tak do końca nie ustalaliśmy, ale mniej więcej to tak będzie wyglądało. W tym miejscu, w tej sali będziemy mieć koncert noworoczny w wykonaniu nauczycieli szkoły muzycznej oraz zaproszonych gości. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał w sposób kulturalny spędzić tą sobotę, wtedy 23 stycznia, serdecznie zapraszamy na ten koncert. Będzie to takie zwieńczenie troszeczkę tego dzieła, które rozpoczęliśmy w tamtym roku, w styczniu, gdy zaczęliśmy zbierać na ten fortepian, który udało nam się w listopadzie zakupić, i te pieniążki, które, jeżeli Państwo wspomogli nas wtedy, zostały przeznaczone na zakup tego fortepianu. Także mamy nowy instrument. Zgodnie z założeniami udało nam się zrealizować ten plan. 23 stycznia, godzina 17, w tej sali koncert noworoczny, myślę, niezapomniany. Sala piękna. Będą
profesjonaliści, nauczyciele, zaproszeni goście. Myślę, że Państwo wyjdą po 2 godzinach w pełni zadowoleni z takiego koncertu. Proszę Państwa, pomalutku zapraszam na górny korytarz do sali numer...